Cześć, siemanko, z tej strony Squido, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie, właściwie vlogu, ale to jest vlog na kanał Squido, bo to jest naprawdę ważny vlog, w którym opowiem wam o swoich planach, pomysłach i o Patronite, ponieważ to jest to, co może pomóc mi w realizacji tych pomysłów, tych planów. Ale zacznijmy od początku. Od dawna, już w sumie od kilku lat, miałem taki pomysł, aby zrobić taką serię Minecraft w realu. Czyli będę chodzić po jaskiniach, po lasach, po łąkach, będę zbierać po prostu wszystko, co znajdę, jakieś kamienie, będę budować z tego domy, szałasy, jakieś tam grille z kamienia, rozumiecie, bo w Minecrafcie się robi piec z kamienia, więc tutaj zrobimy sobie taki grill z kamienia, na którym będziemy smażyć steaki, prawdziwe właśnie steaki. Zawsze miałem taki pomysł, niestety myślałem, że to jest nie do zrealizowania, bo za każdym razem, gdy taki pomysł chciałem zrealizować, no to pojawiały się koszty, które za tym idą. I nie mówię tylko tutaj o kamerach, o montażu i o tym wszystkim, co jest niezbędne, żeby nagrać zwykłego vloga, ale po prostu koszty, które są związane ze wszystkimi przedmiotami, które się z tym wiążą. Bo wyobraźcie sobie, że jeżeli będę chciał skraftować sobie łuk, no to nie wezmę jakiejś tam pajęczej sieci, którą znajdę pomiędzy drzewami i kików, które znajdę też pod drzewami w lesie. Nie zrobię z tego łuku, tylko łuk to no, muszę kupić w sklepie, żeby to jakoś działało, i strzały też muszę kupić w sklepie. No i wszystkie tak naprawdę rzeczy, albo większość rzeczy, które są w realnym świecie, trzeba kupować w sklepie. Więc ta seria wiąże się naprawdę z ogromnymi kosztami, żeby ją zrobić i zrealizować. Ale ja jestem dobrej myśli, bo wyszedłem z taką propozycją, aby tą serię finansować przez Patronite'a. Co mam na myśli? Ponieważ moje obecne zarobki na YouTubie to jest 100 zł na miesiąc, plus minus tam, bo to się różnie liczy w zależności od tam kursu dolara, ale mniejsza z tym. No i te moje zarobki z YouTube'a, tak jak zawsze, wystarczały na to, żeby sobie kupić fajny sprzęt. To teraz nie mogę sobie kupić fajnego sprzętu, bo wcześniej kupowałem sobie mikrofony, komputery i karty graficzne do tych komputerów, procesory i monitory, klawiatury, słuchawki i tak dalej. To teraz te całe 100 zł to mi wystarcza na opłacenie internetu, więc to jest naprawdę no niewiele, to się nie nadaje na żadną właśnie inwestycję związaną z taką serią. Ale tu z pomocą przychodzi Patronite i mam na myśli to, że na Patronite to jest taka platforma, która umożliwia wspieranie fanom swoich twórców, autorów, czyli na przykład mnie. Jeżeli ja tworzę fajną treść, tworzę fajne filmy, to ty wysyłasz mi jakiś tam malutki podarunek, bo tam kwoty są naprawdę malutkie, w rzędu 10 zł na przykład. I ja z tego właśnie mogę finansować swoje serie, swoje przedsięwzięcia, wszystkie swoje pomysły i kupować za to potrzebne mi materiały. Więc jeżeli ta seria, która będzie, podoba ci się, jeżeli ten pomysł jest według ciebie wart uwagi, wart tego, żeby być na polskim YouTubie, żeby coś takiego zrobić, żeby coś takiego powstało, no to naprawdę, ja nie wymagam wiele, bo każda osoba, która mi daje łapkę w górę, jeżeli by wpłaciła 10 zł, to by wystarczyło na to, żeby taką serię na polskim YouTubie zrobić. No bo ja zwykle mam te pod filmami 50 łapek w górę, więc miałbym 500 zł. Prosta matematyka. I za 500 zł to bym mógł sobie kupować rzeczy do tej serii, jak na przykład właśnie łuk, jak na przykład jakąś zbroję, bo też właśnie trzeba będzie zbroję mieć.
a to tanie rzeczy nie są. No i wiele, wiele, wiele właśnie innych surowców, które do tego są potrzebne, aby taki Minecraft w realnym świecie powstał. Ja wiem, że to też wiele mojej pracy będzie, bo na zwykły minecraftowy odcinek to ja poświęcam no ile, maksymalnie kilka godzin. Na taki odcinek z realnego Minecrafta, no to kilkanaście godzin do kilku dni, tak sobie liczę. Ale jest to naprawdę seria, w którą ja wierzę i warto jest moim zdaniem coś takiego zrobić na polskim YouTubie, bo tego jeszcze nie było. A jeżeli to było, to napiszcie mi w komentarzach, kto coś takiego zrobił. I nie mówię tutaj o zwykłych survivalach, ale o takich survivalach, jakie są w Minecrafcie. No, to tyle, co miałem wam do powiedzenia. Nic więcej mi nie przychodzi na myśl, ale link do Patronite'a znajduje się tam na dole, w opisie. Znajduje się pewnie też w ostatnich 20 sekundach filmu, albo i nie. Albo w kartach tu się znajduje takie i, takie fajne tutaj. Jest i tam sobie kliknij, będzie link do mojego Patronite'a, gdzie naprawdę nie wymagam wiele pieniędzy, 10 zł na filmik. Jeżeli nie uda się zrealizować tej głównej serii, no to zrobimy dziennik z Minecraft sezon 3. W zamian za waszą pomoc, w zamian za to, że mnie wspieracie, ja po prostu uwielbiam swoich widzów i chcę dla nich zrobić też epickie serie. Więc piszcie, co chcecie, to będzie. Tylko, tak jak mówię, aktualnie nie ma na nic funduszy, dlatego trzeba mnie wspomagać na tym Patronite, abym po prostu mógł nagrywać filmy z czego, bo wszystko naprawdę w tym realnym świecie kosztuje, nic nie ma za darmo. Po prostu nic. Ale jeżeli mój kanał według ciebie jest wart istnienia, jeżeli mój pomysł jest wart zrobienia, to link do Patronite'a znajduje się w opisie tego filmu. To wszystko, dziękuję wam za dotychczasowe oglądanie, subskrybowanie, pisanie miłych komentarzy, jak i klikanie łapy w górę. I pozdrawiam wszystkich moich przyszłych patronów. Trzymajcie się ciepło, na razie, pa i cześć.